Mapa przeglądowa wywoływana jest za pomocą specjalnego przycisku znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu. Po wywołaniu mapy przeglądowej widoczna jest ona przez kilka sekund. Nieużywana staje się niewidoczna. Jeżeli chcemy, aby mapa ta była widoczna przez cały czas, możemy przypiąć ją do mapy głównej za pomocą przycisku z ikoną pineski znajdującego się w prawym górnym rogu okna mapy przeglądowej. Okno mapy przeglądowej, podobnie jak inne okna narzędzi, można przenosić w dowolne miejsce w oknie przeglądarki. W celu zmiany zasięgu widoku mapy głównej należy na mapie przeglądowej kliknąć poza zaznaczonym prostokątem. Środek zasięgu zostanie przeniesiony do wyznaczonego punktu. W celu zaznaczenia nowego zasięgu mapy głównej przy użyciu mapy przeglądowej należy kliknąć na mapie przeglądowej w miejscu, które stanowić ma pierwszy wierzchołek prostokąta, wyznaczającego nowy zasięg mapy głównej. Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przesuwamy kursor do punktu, który stanowić ma przeciwległy wierzchołek prostokąta. Mapa główna oraz zasięg mapy przeglądowej zostaną zmienione w zależności od narysowanego zasięgu oraz rozmiarów okna przeglądarki. W celu edycji aktualnego zasięgu mapy głównej z wykorzystaniem mapy przeglądowej należy kliknąć wewnątrz aktualnego zasięgu. Zostanie on wyświetlony w trybie edycji. W trybie tym można zmienić zasięg obszaru przesuwając wybrany punkt, wierzchołek lub punkt pośredni. W trybie edycji można również przesunąć cały zasięg bez zmiany skali jej wyświetlania. Jako tło mapy przeglądowej można ustawić każdy serwis znajdujący się w oknie zawartości mapy. W tym celu należy rozwinąć menu kontekstowe wybranego serwisu i wybrać opcję ustaw jako tło mapy przeglądowej.